znajdujemy się w klatce. Mijamy po prawej stronie parę zdrojowy. Przed chwilą byliśmy na pysznej pizzy. No i teraz będziemy zmierzać na kwatery. A tam gdzieś. Na razie za budynkami. Nasz jutrzejszy cel, tak? Do Lubonimier. Jakby ktoś się pytał, to idziemy szlakiem. Nie ciążą wam plecaki? No to dobrze. Przed nami widać cel naszej jutrzejszej porannej wędrówki, czyli Luboń Wielki. Tam oczywiście to jest cel pośredni, ponieważ tam tak naprawdę będzie się rozpoczynała nasza cała przygoda zwana Mały Szlak Beskidzki. Ale to dopiero jutro. Dzisiaj cieszymy się z tego, że jesteśmy tutaj. Jest 27, godzina 8.30, kwietnia, tak. Rozpoczynamy wędrówkę na Luboń Wielki. Godzina 8.30. Właśnie idziemy przez Rabka Zarytę. Zaraz będziemy skręcać już na górski szlak, mam nadzieję. W tej chwili idziemy wzdłuż drogi krajowej numer 28. Za nami jeszcze jeden kompan, o tam z tyłu. No i idziemy. Po raz pierwszy widać pośredni cel naszej wędrówki. Tam będziemy rozpoczynać tak naprawdę naszą przygodę zwaną Małym Szlakiem Beskidzkim. Tutaj mamy naszą maskotkę. O! Tak zwanego Beskidka. Idziemy w składzie Kamil, Paulina i Arek. A tak wygląda okolica najbliższa. Na Luboniu Wielkim. Stąd rozpoczyna się nasza trasa główna, czyli Mały Szlak Beskidzki. Tak to mniej więcej dzisiaj wygląda. Piękne widoki.
reszta nie komentuje. Pominka, pokażesz, którym będziemy szli? Kijkiem? Tymi kijkami będziemy iść. Początek i koniec szlaku. Mały szlak Beskidzki. A teraz wejdziemy sobie do środka. No to ruszamy. Od tej kropy do następnej kropy czerwonej. Takie już hardkorowe zejścia się zaczynają. Jak zwykle, niskie góry, a zaskakują mocnymi podejściami i zejściami. Wydawałoby się, że niskie powinny mieć łagodne, a jednak są ostre. Na dodatek pada, jest trochę ślisko. Zeszliśmy już troszkę z tego Lubonia. Było troszeczkę takiego ostrzejszego zejścia, teraz się delikatnie wypłaszczyło, ale tak czy siak trzeba zejść, bo zmierzamy do przełęczy Glisne. Stamtąd następnie już będziemy się kierować do Mszany. Zeszliśmy właśnie w okolice przełęczy Glisne. Jak widać, deszcz cały czas napitala, ale przynajmniej jest fajnie, bo nie jest zimno, nie jest ciepło, sam raz. I takie asfaltowe fragmenty szlaku też będą po drodze. Na razie mamy pierwszy. Troszeczkę opady zelżały, kierunek Mszana. Ile było do Mszany? Godzinka chyba, nie? Godzinka. Kolejną kwaterę zahaczymy. Ciekawe, czy dzisiaj nie będzie problemu z bookingiem. Nie, nie było z bookingiem. Z panią, która nie miała dostępu do bookinga. Chciała podwójną opłatę podnieść. Mamy piękną zieleń na szlaku. Jak dobrze, wiosna już nadeszła. Zima się skończyła. Weszliśmy do Mszany. Nie wiem, czy nas będzie słychać, bo tu jeden agresor szczeka. Jeszcze kawałek i będziemy na kwaterce. No i na tym skończy się dzisiejszy etap.
dnia następnego, w niedzielę. Ruszamy. Jak widać, piękna pogoda. Od wczoraj cały czas leje. Ale cóż, iść trzeba. Najedzeni. Ciasto dostaliśmy od pani. Kawkę wypiliśmy. Można i tak. Także idziemy. Przed nami około... Ile tam wychodzi? Około 14 km na kolejną kwaterkę. Teoretycznie 4,5 godziny, ale podejrzewam, że zejście ze szczytu może być trudne, śliskie. Ale wszystko się okaże. Idziemy czerwonym szlakiem, żeby nie było przez Mszanę Dolną. Pogoda się nie poprawiła, ale iść trzeba. Wchodzimy do góry już z Mszany, teraz na Lubogorz. I takie oto mamy widoczki. Mi okulary zaczęły parować. Ale widać statko, owieczek. No i co? Czas ruszyć na ten Lubogorz. Wchodzimy między drzewa, także też powinno się fajniej robić. To podejście nie było całkiem takie proste. Trochę tego przewyższenia jednak było. Ale za to tutaj na tych polach ładne widoki. A w tej chwili idziemy o taką ścieżką. Do bazy jakiejś. Jak widać, nachylenie już konkretne się robi. Dobra, ruszam z nimi. Teraz podejście i wciąż jeszcze jest.
daje w kość. Pot się leje z czoła. Okulary mi parują. Ale jak jest? Super. Fajnie. O, a stamtąd przyszliśmy sobie. Zjechaliśmy się właśnie na Lubogorz Zachodni. Teraz już będziemy zmierzać w kierunku głównego wierzchołka. O, panorama jak zwykle bardzo ciekawa. Tak oto wygląda szlak na grani Lubogoszcza czy Lubogoszczy. Pogoda też się nie poprawiła. Jeszcze dodatkowo wieje wiatr i to powoduje, że chłodno się robi. No właśnie na wierzchołek Lubogoszcza. Nawet dość ciekawie wygląda. Miejsce na ognisko jest. Idziemy jeszcze, zobaczymy krzyż. Ławeczek mnóstwo. Szkoda tylko, że wiatki nie ma. Taki dzień by się przydała. Do Kasiny pozostało nam według szlakowskazu 1,5 godzinki i rozpoczęło się zejście z Lubogoszcza. Już pierwszy fragment od razu stromo. O, talerzyk znalazłeś. I schodzimy dalej. Tak, bo śliskie jest. Wszyscy cali? O, przed chwilą po takim czymś schodziliśmy. Pewnie kamerka tego nie odda, ale to było takie już mocniejsze nachylenie. I jeszcze taka ta żółta ziemia. Śliska. O, teraz będziemy w tamtą stronę szli. Nie dalej? Tak? Jemu się nudzi? No? Dlatego chciałam was nagrać, jak schodzicie. Ale patrzę, że... Arek! Chodź! Wygląda nasz szlaczek. Teraz trochę bardziej płaskiego. Szersza droga. Już tam było Kasinę widać w dole. Także niedaleko. Zapitala na tych kuśpylkach. Udrażniacz. Udrażniacz. Zabudować Kasinę, a ja może pokażę, co tam reszta ekipy robi. Jak udrożniliście? Płynie wszystko? A czy ktoś jest głodny? My na Kasiny, trochę tutaj wieje mocno, a za nami Lubogorz, na którym byliśmy parę 10 minut temu. Tak to mniej więcej wygląda.
idziemy teraz do sklepu. No to ruszamy. Ruszamy z Kasiny Wielkiej. Jest 29 dzień kwietnia, godzina gdzieś 8:30 i idziemy dzisiaj w stronę Myślenic. Po drodze będziemy mijać jeszcze z jedną czy dwie górki Beskidu Wyspowego, a później już wchodzimy w Beskid Makowski. I oczywiście tam będziemy zaliczać Lubomir. Później schronisko na Kudłaczach. I już stamtąd będziemy schodzić do Myślenic. Całość to tak około 7,5 godziny, 8 godzin. Pogoda w porównaniu do wczoraj się znacznie poprawiła. Nie pada na razie. To znaczy coś tam kapie, ale to nie jest deszcz. Ogólnie nastroje są dobre. Na kolację była pizza, na śniadanie była pizza. No i dużo herbatki wypiliśmy. O, Arek jak zwykle coś tam z tyłu robi. Udrażnia. Może udrażnia. I idziemy. Za chwilę będziemy mijali stok tutaj w Kasinie. Należący do grupy Pingwinka. Może kiedyś tu się przyjedzie na snowboard. Zobaczymy. A tymczasem kończymy i lecimy. Jesteśmy na Dzielcu. Dzielec, pierwszy szczyt dzisiejszego dnia. 650 metrów. Chyba to jest ostatni w Beskidzie Wyspowym. No, panoramka z niego wygląda tak. Czyli nie wygląda w sumie. Ale podejście było. Zaraz schodzimy do Kasiny. Stara chatka tutaj na szlaku. A my idziemy dalej. Będzie leciał szlak. Jak to przed chwilą Arek powiedział, przed nami Colgate. No i w sumie tak to wygląda. Patrzymy, jakie zdjęcie Paulinka robi. O, proszę. Szliśmy do drogi do Kasiny. Będziemy ją teraz przecinać i dalej w górę wędrować. Widoki obecnie takie, a przyszliśmy stamtąd. To znajdujemy się właśnie na szczycie Szklarni. Po raz kolejny wysepka pojedynka. I teraz już kierujemy się do drogi, a od drogi już zaczniemy Beskid Makowski. Przed chwilą minęliśmy drogę oraz drogowskaz. Na Lubomir według drogowskazu mamy 3 godzinki. No i rozpoczynamy kolejne podejście. Oczywiście zaczęło padać. No bo jakby to miało być inaczej. Nie może nam ułatwiać ten szlak sprawy. Ale dzisiejsze opady w porównaniu do wczorajszych to pikuś. Jakiś przysiłek, parę domeczków i idziemy na kolejną góreczkę.
zmęczyć się można. Z czołem kapie. I chatka, w której można sobie będzie zanocować, jakby ktoś potrzebował. Idziemy zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj pisze właśnie wygląda. Teraz jeszcze zajrzymy na górę. Blisko ławeczki. No bardzo ciekawe miejsce. Ciągle pada. Nie przejmuję się żadnymi opadami. No. Pogoda jak zwykle kapryśna. Jak zdjąłem moją płachtę, żeby trochę odetchnąć, no to za chwilę zaczęło padać i to padać mocniej. No, ale coraz bliżej Lubomira i schroniska na kudłacza, a tam jakąś zupkę by człowiek wciągnął, ewentualnie kotleta, ewentualnie fasolkę po bretońsku. O, grochóweczką by mnie pogardził. A ty, Arek, co byś zjadł? Nie wiem. Zupę piwną. Zupę chmielową. Tak. I albo czekoladę. A może naleśniki? O, właśnie. A tam miały być chyba, co? Mogą być, w schroniskach często są. Naleśnika sobie. Także takie rozważania mamy po trasie. Co by tu wciągnąć? Do węglówki. Troszeczkę widoczków za mną jest. Delikatnie chmurki się podniosły. Paulina zaraz będzie się śmiała. Chmurki. I rozpoczęliśmy podejście na Lubomir. Na drogowskazie było 3 km i 60 minut. Przestało przynajmniej padać. Specjalnie dla Paulinki nagrywam, bo jej się bardzo podoba ta zieleń. Czy coś widać za zakrętem? Ale chyba teraz, Arek, taki równiejszy ten asfalt. No ale jak zrobili ten gościniec, to podejrzewam, że i asfalt do niego. Chcę. Pora na tiktaka. Cztery, bo masz dwa. Jak wasze humory? No, to jeden, też dwa. Dwa. To na cztery kalorie. Tak, podjedziemy do tego Lubomira, nie? Tak. Przystanek. Drugi. Czym są komety i dlaczego można je znaleźć w chlebie gminy Wiśniowa?
Przed nami gościniec pod Lubomirem, a później 20 minut i Lubomir. Czyli jedyny szczyt z korony gór Polski na naszej trasie. Ale zawsze warto go zdobyć. Przystanek trzeci. Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszego pozasłonecznego układu planetarnego. O, i teleskop z filmów o Bondzie. Dotarliśmy pod gościniec pod Lubomirem. Jest zamknięty, bo jest czynny wtorki, piątki od 12 do 20 oraz soboty i niedzielę od którejś tam. No, ale niestety dzisiaj jest poniedziałek. Także co zrobić? Co zrobić? Trzeba iść dalej. Przystanek ścieżki dydaktycznej, przystanek czwarty, pulsary, gwiazdy, które można usłyszeć. Przystanek piąty, Kazimierz Kordylewski, odkrywca pyłowych księżyców Ziemi. A my idziemy tam. Tadeusz Banachiewicz, twórca pierwszej stacji obserwacyjnej na Lubomirze. Już niedaleko ta górka. Widać, widać. Sama końcóweczka podejścia, które mimo wszystko dało się we znaki. O, już są ławeczki. No i po 8 latach Lubomir po raz drugi zdobyty. Tym razem trochę w okrojonym składzie, bo brakuje jednej osoby, Karoli. Ale może Karola jeszcze tu zajrzy. Obserwatorium niestety nie czynny dzisiaj. Ławeczkach ruszamy dalej. No, w stronę schroniska na Kudłacza. Oczywiście dalej czerwony szlaki. Tylko musiałem do Mondo włączyć. Przyjęliśmy szczyt Lubomira. Jak widać, nie tym. Karola, pamiętaj, masz jeszcze jeden szczyt do korony, do zdobycia. Byłaś tak blisko, niestety. A teraz będziemy kierować w stronę schroniska na Kudłaczach. Punkt widokowy pod Lubomirem. Jak widać, bardzo ładne widoczki. Mgła. I idziemy dalej. Balon trzeba zrobić tutaj, w tych połamanych drzewach i kałużach. Tak aktualnie wygląda szlak między Lubomirem a schroniskiem na Kudłacie. Aha, w tej chwili jesteśmy na Łysinie, 890 metrów nad poziomem morza. Tak to wygląda. Fajnie. Człowiek tak idzie zamyślony po tym szlaku i nagle dowiaduje się, że idzie łącznie czerwony i zielony. Nie wiadomo kiedy ten zielony dołączył. A tak to już jest na tych szlakach.
I w tym momencie dołączył kolejny czarny szlak. Docieramy właśnie do schroniska na kudłaczach. Zaraz coś sobie zjemy. A, ładnie pachnie jedzonko. Trzeba będzie coś zjeść. Koniecznie. Tak, na plazowa. A trochę jak na naleśniki. Najedzony od razu jest gotów do walki, czyli dalszej drogi szlakiem. Do myślenia zostało nam 3 godziny 15 minut według tabliczek, ale myślę, że powinniśmy się poniżej 3 godzin wyjść. No to idziemy, ekipa. Rozgrzać, nie? Zaczęło coś siąpić. Potoczek na szlaku. Proszę bardzo. To tak jakby było za mało wody dla nas. Kolejna kapliczka wijana do szlaku. Podchodzimy na działek. Trochę się przejaśniło. Już nie ma tej mgły. Lepsza widoczność. Do tej pory schodziliśmy. Teraz zaczynamy podejścia. No i grupa cała dotarła na działek. Tak ten szczyt wygląda. Oczywiście niezbyt ciekawy, ale jest. 2 godziny 15 minut według drogowskazu zostało nam. Zielono-czerwonym teraz będziemy przez chwilę pewnie szli, a później znowu samym czerwonym. 3.15 od schroniska. Znowu zygzakowaty szlak. I kolejna kapliczka. Piękne widoki by były, gdyby chmury nie zasłoniły. Kapliczka kolejna. Mamy osobę, która dokumentuje nam kapliczki. Właśnie ekipa zdobyła kolejny wysoki szczyt Śliwnik. Tutaj mamy, proszę, znak pomiarowy. Szczyt wybitnie niewybitny. I idziemy dalej do Myślenic. Thank you.
widać, szlak też prowadzi po płytce betonce. Także całkowita różnorodność, jeżeli chodzi o ten szlak. Nie ma, że tylko po leśnych drogach czy po asfalcie, ale po każdym terenie. Znowu jakiś przysiłek mijamy. Psy szczekają, chociaż nas nie widzą, ale pewnie wyniuchały. Weszliśmy na kolejny szczyt Uklejna. Trochę zboczyliśmy z naszego czerwonego szlaku, ale przynajmniej kolejny szczycik będzie zaliczony. Bliżej Myślenic jesteśmy, bo słychać samochody na Zakopiance. Także jeszcze pewnie niecała godzinka, może nawet mniej, i do. Już jesteśmy naprawdę bardzo blisko. Dość stromo jest na tej końcówce, ale trzeba jednak zejść z tej wysokości. Też tutaj trochę rozjeżdżony. Dobrze, zaraz odbijamy, bo nie szłoby się zbyt ciekawie. Hop, tita. Koniec, szlak się zrobił bardzo ciekawy. Proszę zobaczyć. Stamtąd trzeba było zejść tutaj, tam w dół, podejść. Następnie pewnie koło tych skałek będziemy przechodzić. O, zresztą na skałkach tam jest znacznik. I tam. Chyba ostatnie zejście. Myślałem wcześniej, że będzie ostatnie, ale tutaj jednak szlak nas bardzo zaskoczył. Arek, nie ześliźnij się. Mogłoby zaboleć. Zaraz ja bym poleciał. O tam. I dotarliśmy do Myślenic po całodniowej wycieczce. Rozpoczynaliśmy w Kasinie. Przeszliśmy około 25 km. I zaraz tutaj mamy nocleg. Do zobaczenia jutro.